Cześć. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj na Zadupie. Wielkie zaskoczenie pewnie będzie. No i mów. Mamy mniej więcej plany, które polegają na tym, iż że chcemy zebrać pomidory do końca i ziemniaki. O, patrz, sąsiad skosił. Dopiero zauważyłeś? No, nie patrzyłem tam. Tak, i w związku z tym, że zdychałem po ostatnim zrywaniu pomidorów przez 3 dni, to teraz spróbuję jakoś zachować zasady BHP. Nie wiem, czy to przez grzybola, czy jestem uczulony na pyłki pomidorów, ale było bardzo źle. Potwierdzam. Ziemniaki wydobędziemy, tak? Co? Mhm. Foliaka chyba zwiniemy i może porobimy jeszcze trochę innych rzeczy. Skosimy na przykład. Tak. Będziemy tutaj aż 2 dni. I nie śpimy w przyczepie. Jeden żołnierz nie chce spać w przyczepie. Z grzybem. Ciekawe, dlaczego nie chce spać, jak przyczepa ma grzyba. Teraz już wysechł ten grzyb. No, chyba tej w twojej głowie. Także poszliśmy na kompromis i nie śpimy w przyczepie. Tylko obok, w namiocie. Nie, no znalazłem bardzo tanią, a weź ty powiedz. Agroturystykę. Tak, to i śpimy tam, niedaleko. Ale jest tanio chociaż. I mamy fajnego psa. Który nie jest nasz. I żeby nam się zwróciło za to spanie, to ten film musi mieć. Ile wyświetleń? Dużo więcej niż zawsze. Zaraz policzę, mów coś. Adrian teraz liczy w głowie, ile powinien mieć wyświetleń i udaje, że się zna. Natomiast... No minimum 20 tysięcy, jak nie więcej. Patrzcie, jak szybko policzył. Tam. Dobrze, że nie śpimy z grzybem. To jest najważniejsze. Dobra. I co? Jajco. Bierzemy się do pracy? Tak, idziemy robić. Bez sensu. Chcę usiąść na tej mokrej trawie. Adrian szykuje właśnie kosę. Jesteśmy na tabletach, właśnie połknęliśmy. Ja zasłaniam, robię cenzurę, bo widać gacie mu. I ja idę kosić, a on idzie do foliaka. Taki jest plan. Ten film ma być długi, żeby się wpasować tutaj w te, jak to się mówi, w trendy. Ale Adrian poszedł do szopki po paliwo i nie wraca. Wygania jakąś myszę, bo słyszałam, że mówi: mysza, widzę cię, mysza, nie udawaj. A ja patrzę i czekam. I w sumie wczoraj był taki pierwszy mocno jesienny dzień i cały dzień lało. Dzisiaj jest tak pochmurnie. Ale już jest tam 18 stopni czy 17, jak tu jechaliśmy, to patrzyłam. I no już tak, wiecie, jesienna pogoda się zaczyna tu u nas robić. Więc będziemy ogarniać, co trzeba już przed końcem sezonu, teraz. A później jeszcze raz przyjedziemy, ale to chyba już będzie musiała być wyprawa żukiem, bo będziemy zbierać dynię. One jeszcze rosną cały czas, nic tam się z nimi nie dzieje. Zaczyna padać? To co, dawaj. Nie szkały żadne z tym kaderką. Ile ich małe, to? Małe, 3. Je wywaliłeś. Idzie od razu wiaderka. Bo dzisiaj wykopki są jeszcze w planach.
ale najpierw foliak. Teraz wyszło słońce i jest prześwietlone. Ile deszczu spadło? Jedna podziałka. Czyli? Nie wiem. 30 podziałek. 30 podziałek. Czyli 15 litrów na metr. Dobra. No i w ten oto sposób zabójcze pomidory zostały uskutecznione i foliak też. Teraz chyba będziemy tu przykrywać. No i potem zaczniemy dalej, a ja już czuję, że znowu mi tego kółku naleciało, więc jutro pewnie będę miała katar. Dwie ważki złączone razem. To jak jedność. No i co chciałam powiedzieć? No, że będziemy nakrywać, ale wiesz, ja tą jeżówkę bym nie chciała jej nakryć. Na razie nie będziemy nakrywać, bo nie mam czy. No. Możemy ją wykopać potem i przenieść. Że kariera foliaka zakończona. W tym roku mocne 2 na 10. Folia może jeszcze by dała radę przez rok, jakby się cała nie porwała. A porwała się przez te rzepy po prostu, które te przygrzane rzepy z fabryki są za słabe i nie dają rady na takich wiatrach. Także nie będziemy się już w przyszłym roku bawić z oczkami, żeby tą folię łatać. Jak uznamy, że chcemy jeszcze tego foliaka do czegoś, to po prostu kupimy nową folię. Podlewanie kropelkowe też się sprawdziło na mocne 2 na 10. Nie wiem czemu ten zawór słabo działa, jak się na niego nie patrzy, bo jak się patrzy, to działa. I pomidory też były mordercze w tym roku. No za dupy nawet pomidory chcą cię zabić. Ale zabraliśmy ich dosyć dużo w sumie. No dosyć, ale jakim kosztem? Dobra, teraz ziemniaki. Ziemniaki może nie do końca widać, ale są gdzieś tu. Trochę już zdechły, a trochę nie wyrosły. Ciekawe, czy nazbieramy chociaż te 3 wiaderka. Tutaj jest ten zaćwian, to ja sobie go zetnę jutro. Ale dzisiaj to nie.
Także to są dzisiejsze zbiory. Zaraz przełożę je do wiaderek. I wydaje mi się na oko, że w tym roku jest trochę więcej i większe. Ale może tylko na oko mi się wydaje. Sprawdzimy to później na filmie. A ty, Adrian, co myślisz o tych ziemniakach? Że tu jest niewiele więcej niż wsadziliśmy do ziemi. Ale są większe niż te, co wsadziliśmy do ziemi. Była stołówka dla gryzoni. Pewnie ta, co zamieszkała w szopce, przynosiła tam. Wszędzie pełno tuneli. Jedyne co dobre, ziemia pięknie przygotowana pod uprawy, bez przekopywania. No, dużo rzeczownic. Ale niestety nikt tam nic nie będzie uprawiał teraz, także... A czemu nie? Możesz coś tam posadzić przecież. No, co tam posadzimy? Zasiej poplon teraz. Ale po co? Ta ziemia jest dobra, ona nie potrzebuje poplonu. Ja nawet nie mam pomysłu, co byś tam mógł posadzić. W przyszłym roku tylko dynie sadzimy. Są bezobsługowe. I ziemniaki można też. Nie, ziemniaków już nie sadzę, bo nie będę karmił okolicznych myszy. To ja chcę to jeść. Dobra. Bez odbioru. Tu uprzątnęliśmy kupę siana i kupę liści. Były liście, nie? Tak. Co? Jajce. Pająk chodzi po aparacie. Pamiętam, ile było ziemniaków wsadzonych. 10 kilo sadzeniaków. Tak. I wyszły nam dwa te małe wiadra. Ile te małe wiadra mają? Nie wiem, 12 litrów. No. Pełen sukces. Sukces w hodowli. A kupa kompostu jest ogromna. Czekajcie, tu stąd tak tego nie widać. Zaraz wam pokażę. Muszę tylko przenieść aparat. Kupa kompostu, dynia, gigant i wszystko, co tu leżało, to już zostało uprzątnięte. No tutaj na razie kosić nie można, bo tu rosną dynie, to całe jest w dyniach, wylazły za płot. Tam też są dynie, tam za drzewkiem. No i wejście do ogródka też jest całe w dyniach, więc trzeba to trochę przez te, trzeba chodzić przez szparagi. No i... I co? No i potem jak przy... A Adrian znowu myszę wypędza, bo mysz zamieszkała tam w tym domku i co on tam pójdzie, to ona tam siedzi. Patrzcie, w jakiej luksusowej agroturystyce dzisiaj śpimy. Sztuka, czujnik czadu, telewizor. Ale są kotki i pieski za to i można je głaskać. Jak jest za to? Tu już jest luksusowo, i tak nikt, jakby. I nikt ci nie mówi, że miałaś głaskać. I kot chciał wejść do domu ze mną teraz, bo go pogłaskałam. Chyba nie ma mrówek w łóżku. I grzyba chyba też nie ma. Chyba też. Także profit. W takie luksusowe miejsca zabieram Martynkę. Widzicie, jak ona ma ze mną dobrze? Co? Co? Cześć. Dzień drugi, zadupia. Co masz tutaj? Skarpety się suszą, bo się zamoczyły. Mokre skarpety wczoraj. Drugie mokre skarpety. Drugie mokre skarpety ze wczoraj. I dwoje ludzi ze wczoraj. Teoria robocza jest taka, że mieliśmy spocone stopy, a druga jest taka, że znowu mi przeciekają kalosze. Nie, przeciekają, bo moje też były. No chodź z tym telefonem. Nie, ja nie chcę być. Ja wczoraj wyglądam po foliaku prawie tak źle jak ostatnio. I nie umiem mówić, ani oddychać, ani nic. A dzisiaj pada, więc chyba robimy co musimy, spierdalamy. Dobrze, tak. Wszystko zrobiliśmy wczoraj. Odkupiliśmy takie dwa drzewy. Chcieliśmy odkupić cztery, ale moreli nie było, a grusze wszystkie mają rdze i chuj wie co jeszcze. A uznałem, że będę zamieniał na takie same, bo wtedy miałem wszystko myślane i drugi raz nie będę o tym myślał. Także zrobię tak, jak wasi starzy zrobili, jak zdechł wam chomik.
kupili takiego samego i podmienili, nie mówiąc wam? Moi tak nie robili. Nawet nie wiesz, bo ci się jeszcze nie wiem. Przyznali. Przyznawali się, jeszcze kot mi zeżarł kanarka. Ale tylko tutaj jest inna odmiana, tak? Bo była Ida tak, chyba, była a teraz Inka. Będzie Hardaś, a Śliwka jest Węgierka. Także i idziemy to. Jest to... Węgierka, dokładnie Dąbrowicka. Dąbrowicka. Idziemy to sadzić i dzida. Tak? Dwa drzewa zamienione. Karton z rębka. Deszcz. Zawijamy się. To chcesz nagrywać? Zakończę jeszcze? No, wypadałoby, nie? To ja wezmę. Przejmę. Także, szanowni i drodzy państwo, wracamy do domu. Pa, na ręce. Żartowałem. Jak widać, pada. I co? No i nie mogliśmy dłużej posiedzieć. I jajco. To jedziemy. Ale syf w samochodzie. Nikt tego nie widzi. Widać mój plecak ładny i nerkę i nic więcej. No dobrze, także teraz buja, bo jedziemy przez dziury. Zaraz odwrócę kamerę, to może jeszcze ostatni rzut oka na zalupie. I widzimy się w następnym odcinku. Ale tak mnie nie emocji poproszę jeszcze raz. Nie. No żegnasz się czy nie, bo chcę je zadupie pokazać. Deszcz. Tylko oszczy kurwa na te krople deszczu. Oszczy? Oszcz. Pa, pa, do następnego. O, już nic nie widać, trawa. Pokrzywy. Pa, 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 pa. Waltynka, z czego kiśniesz? Mam z głową. Co jesz? To spać na górę. Dzięki. To dzięki.